Z rodzinnego domu w Żółłowie na Wileńszczyźnie. Teraz ta terytoria znajduje się w granicach Litwy. Wyniósł znajomość i umiłowanie dziejów Polski. Wychowany na Sienkiewiczowskiej trylogii i przekonany o istnieniu polskiego genu wolności, latami nabywał doświadczenia niezbędne do realizacji misji, która wówczas wydawała się niewykonalną. Jej wynikiem miał być powrót Polski na mapę świata i to stało możliwe aż w 1918 roku. Gdyby jednak Piłsudski nie był tak uparty w swoich dążeniach, karierę konspiratora skończyłby już w wieku 20 lat. Ścigany listem gończym, aresztowany pod zarzutem przygotowania zamachu na życie cara Aleksandra III. Tutaj możecie widzieć fotografię Piłsudskiego przed więzieniem. Chociaż brał w nim nieświadomy udział. Wykazał niezwykły hart ducha. Rosyjskie więzienia czy zesłanie na Syberię złamały nie jednego, ale dla Ziuka, mimo niewątpliwej udręki, stanowiły też cenną naukę na przyszłość. Wzmocniły go na tyle, aby w momencie próby podjąć decyzję najważniejszą. Zbrojnie walczyć o wolną Polskę. Zbrojne zmagania o wolność od samego jednak początku naznaczone były niepowodzeniami, zawiedzionymi ambicjami, a niezrozumieniem. Tak było już w sierpniu 1914 roku, gdy na czele strzelców z pierwszej kompanii kadrowej brygadier Piłsudski wyruszył spod krakowskich oleandrów do Kielc, aby wywołać tam antyrosyjskie powstanie. Plan jednak się nie powiódł. Mimo to Piłsudski nie zszedł już z obranej drogi. Stworzenie zalążka legionów polskich, walka u boku mocarstw w Wielkiej Wojnie, czyli w I wojnie światowej, a potem wypowiedzenie posłuszeństwa cesarzowi i uwięzienie w Magdeburgu. Wszystko to składało się w jedną całość. Piłsudski umiejętnie grał sojuszami, dzięki czemu pod koniec wojny mógł rozdawać karty. Gdy w listopadzie 1918 roku wrócił do Warszawy w glorii i chwały, członkowie stworzonej przez niego tajnej polskiej organizacji wojskowej realizowali już akcję rozbrajania żołnierzy niemieckich. Niepodległość stawała się faktem. Dzień, w którym Piłsudski odebrał władzę od Rady Regencyjnej, 11 listopada, obchodzimy dziś jako święto państwowe. Rok później to właśnie on, jako naczelny wódz, był współtwórcą polskiego sukcesu w Bitwie Warszawskiej, która zdecydowała o losach Europy. W okresie II Rzeczpospolitej pełnił wiele urzędów państwowych. Proponowano mu było fotel prezydenta, ale odmówił. Był dwukrotnie ministrem i trzykrotnie, był dwukrotnie premierem i trzykrotnie ministrem spraw wojskowych. Na kilka lat wycofał się z życia politycznego, lecz w 1926 roku postanowił ponownie wrócić do gry. Wyprowadzając wierne sobie wojska na ulice Warszawy, po kilkudniowych walkach doprowadził do dymisji rządu i prezydenta.